Cześć, tutaj Centeller i witam was w drugim odcinku Sakirodu Wierzgoń. W poprzednim odcinku opanowaliśmy spokojnie tutaj okolice Mołdawii dzisiejszej i tereny dzisiejszej też Ukrainy. I mamy 298 zł na minusie. A plemnik Kumań atakuje naszego sprzymierzeńca. Zobaczmy. Masz 8 lat. Nie jesteś zbyt dobry, ale jakich masz sojuszników? Wolny Dniepr, spoko. Azów. Zobaczmy, ile oni mają armii. Nie. Myślałem, żeby, wiecie, podbić sobie te tutaj tereny. Bym mógł sobie tak przejść po prostu przez nie. Pyk, 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 pyk. Ale chyba cesarstwo nie ma wojny. A my mamy w ogóle z nimi sojusz? Mamy. Ale na razie trzeba po pierwsze zebrać sobie force. Okej, Maria nam rodzi coś. Zobaczymy co. Mamy genialną majordamę. A to jest Rostisława z Halicza. Lepszy wybór. Premisława też dobrze się urodziła, taka babka. Okej. Włodzimierz Wołyński, gościu ma garb, niezbyt fajnie. Zobaczmy na sobie lojalność wszystkich. 3-5, 3-3. Damy najpierw na maksa. Zabierzemy im całą forsę. Nie będą mieli w ogóle wojska. Wiecie, żeby się odbić, nie? Mam nadzieję, że tak strasznie nie klatkuje, bo mi tutaj widzę, że między 30 a 25 się ciągle trzyma. Widzę, że tutaj jakieś Królestwo Polskie, na co idzie? Na ziemię Muntenia, gdzie one są? Fajnie. A, niech sobie podbiją to. Zobaczmy, Oleszeje ma rozwój, tak? Ciekawe. Ciekawe, bardzo ciekawe. Zobaczmy sobie najpierw, jakie... O, mam... Dajmy sobie udział... A, nie mogę, bo nie mam forsy. Ale zobaczmy, jakie może mieć tytuły. Ciekawe tytułki. Podlasie to powinniśmy mieć na Drowie, Sudowie i Galindie, więc... To i to. Co jest pod panowaniem Wodzeja Ćwingów? Premier Litwini tutaj jest. Nie. Na spokojnie odkujemy się, bo trzeba w końcu się odkuć, żeby miały jakieś tam dochody. Raczej tu ich chyba nie zaatakują ich tak szybko. Może trochę zmniejsze, bo to szybko to nie za bardzo mi już FPS-iki latają. Może już będzie lepiej. Okej. Okej, plemię Prusów. Przeważnie Królestwo Polskie atakuje dosyć późno. Tutaj północnych pogan, a później dopiero oni. Najwyżej tam Płock, Połock może się tam do nich tutaj atakować ich, ale mam nadzieję, że jeszcze do tego się nam uda jeszcze tam opanować jakieś terenniki fajne, za darmo. Okej. No to mamy dosyć fajnie rozporządzone. Mamy do wszystkich z... Przez to, że nasi wasale nie stawili się do boju, mamy do nich roszczenia, więc w każdym momencie możemy wypowiedzieć im wojnę. Na przykład tak. Pyk. I widać co najmniej 292 ludzi do obrony. Tylko że stracimy przez to reputację. I to bardzo nam ucierpi reputacja. A na razie mam 3 ziemie na 3. Mogą, przynajmniej tam będę mógł później powolutku, będę mógł w każdym momencie wypowiedzieć wojnę swojemu wasalowi, nie? To nawet dosyć na plus nawet.
Okej, zwołanie stanów generalnych. Okej, możemy mieć 55... Dajemy dużą kontrybucję, dajemy... Oh my god! 365 zł! Czy to widzicie? Tylko, że dostaniemy arbitralność, 25% szansy i stracimy 55 prestiżu, to... 11 tylko prestiżu i samolubstwo tylko. Albo dostaniemy sprawiedliwość i więcej prestiżu. Prestiż jest bardzo ważny. Nie zwołujemy stanów generalnych, pyk. Już 116. I sprawdzimy na razie, którzy jesteśmy w drodze do zwycięstwa. Jesteśmy po Królestwie Kastylii. Jak zginie to królestwo, Królestwo Fatymickie jest bardzo potężne. Ale że udzielne Księstwo Nowogrodzkie jest lepsze od niego. A gdzie jest Królestwo Polskie? Zobaczymy. Może się nie wlicza do ogólnej puli. Okej, Rostisława nam się tutaj... Bociam już... Już leci z naszym dzieckiem. Dopiero za 9 miesięcy przyjedzie. Okej. Więc ten nasz Jawdi z Marią Wierzgoń mają dziecka. Jakiś ten... Niezbyt ciekawe. Tylko dyplomacja będą. Bardzo dobre w dyplomacji ta kościuwa będzie. A ta? Ta będzie w intrygach. Bo ma lepsze staty na intrygi, a nie na zarządzanie. Już mamy 58. O, i jeszcze znowu możemy zwołać. Nie zwołujemy, bo po co? Jeszcze dostaniemy... Teraz zmniejszymy tarczowe. Żeby było takie... Na spokojnie, żeby znowu zyskali trochę pieniędzy. Żeby się trochę obłowili na swoich tych prowincjach. A później znowu zabierzemy im. I później znowu będziemy takich... Raz im podnosić, raz im zniżać. Żeby, wiecie... Jeśli jest podatek na coś i on się ciągle zwiększa, to w końcu to będzie straszne, nie? A tak? Raz będzie tania rzecz, to wszyscy kupią, a później jak będzie już droższa, to będą sprzedawać, a później znowu tania, to i tak dalej. Przynajmniej nie będzie wszystko drożeć, tylko będzie taki skoczek, że będzie raz tanio, raz drogo. I nie będzie inflacji, bo pieniądz nie będzie dać się na wartości, że będzie jego albo dużo, albo mało. Po prostu taki wykładzik z finansów. Ech, miało się wychowanie. Nie, jak to się nazywało? Podstawy przedsiębiorczości. Jeśli chodziłeś na podstawy przedsiębiorczości, daj lajka i suba. Też to przeżyłem. Okej, Oltenie zajmie już za chwilę 1000 jakichś żołnierzy. Tu idzie już królestwo Montenia, Oltenia. Czy ja to chcę? Bo to jest już ostatni gościu. Już mu się żonka tutaj rodzi. Chciałbym gościa mieć. Zobaczmy, gdzie ucieknie później. O nie, Rostisława urodziła martwe dziecko. Bardzo źle. Co się, Rostisławo, stało z tobą? Jeszcze Premisława umiera, nie. I od razu Bóg mnie błogosławił. Zginęła mi córka, ale od razu z Rostisławą, od razu do porozumienia. Kobieto, nie mamy dzieci. No to chodź, panie. Idziemy tam na łóżko i to róbmy. Tak to wyglądało. Mówię, jak jest. Boski porządek. Jeju, niech się coś stanie, jakiś fajny wynalazek. Na razie mieliśmy na samym starcie fajną bitwę, znaczy fajną wojnę. To jest dosyć... Tutaj jest dosyć bardzo proste ziemie do pokoju. Bardzo łatwo ziemię przejąć akurat na tym momencie, bo po prostu... Zawsze tutaj jest jakaś wojna. Albo Polska chce to opanować, albo... Adam sobie, nie wiem, normalnie. Może więcej będzie FPS-ów. Tylko trochę wolno to robi. Bez przesady. Nie chcę was tutaj zanudzać trochę.
Będzie trzeba to trochę ogarnąć. A też prośba do was. Czy byście chcieli mieć kamerkę z moim ryjem? Byłaby na przykład gdzieś tutaj, albo tutaj. Po prostu powiedzcie w komentarzach, czy chcielibyście mnie w końcu zobaczyć, bo tak się ciągle kryję za tym mikrofonem i po prostu nie wiecie, jak ja w ogóle wyglądam. Czy jestem stary, młody? Znaczy kobietą na pewno nie jestem, jestem na pewno mężczyzną, ale nie wiecie niczego. Chcę być z wami szczery, chcę pokazać swoją twarz, tylko powiedzcie, czy chcecie tego, bo muszę wiedzieć, czy to jest w ogóle się opłaca. Bo z tymi, z tą kamerą, akurat mam kamerę od dziadka pożyczoną, ale po prostu jest z tym tak dużo, później trzeba było tego montowania i tak dalej. Po prostu myślałem, że to mi się nie opłaca, ale jeśli będziecie bardzo chcieli moją mordę, to napiszcie w komentarzach. Okej. Mam nadzieję, że trochę odpocznęliście od podatków. Teraz wam dorobię. Pyk na maksa. Nie buntują się, nic się nie buntuje, nic się nie buntuje. Nawet są dobrze usposobieni, bo mamy 11 biegłości dyplomatycznej. Ale nie mamy żadnego dziedzica, to bardzo źle. Jakaś Gundes. Jejdź, a ty, Mario. Jestem jawnie, nieźle ty tam porabiasz se. Okej, dostaliśmy córkę z Bysławy jakąś. Ło, gościuwa to jak widzę talent dowódczy będzie miała. 9 wojska. 4. Skąd tutaj taki dziwne, bardzo dziwne, ale ona mi nie odziedziczy pod mnie królestwa, to na pewno. Jep. Pych trochę zmniejszymy, żeby to nie było takie chamskie. O, następne dziecko, bardzo dobrze. Okej, Czerniechów nikogo nie ma. A zaproponuję mu wasylizację. Co nam szkodzi? Co nam szkodzi? Boski porządek, bardzo dobrze. Dajmy sobie tam pauzę. Dajmy boską powinność, żeby chłopi wiedzieli, co robić. Że co mają robić. Gospodarkę dwupolową, czy już idziemy w górnictwo? Lepiej gospodarkę dwupolową zrobić i broń sieczną. Zobaczmy najpierw. Jaka tutaj mamy przewagę? Rycerze 209, lękko jazdą mamy 419, lekka piechota 418, ciężka piechota 631, więc jest przewaga ciężkie. Tu dodaję do rycerzy, dobrze, do lekkiej jazdy 6 do ataku, ciężkiej piechoty, lekkiej jazdy, tak, krótki miecz jak najlepiej, jak najbardziej. Czerniechów będziemy mieć, nie będziemy mieć, albo dajesz. Ile on ma prestiżu? 104, nie powinien się zgodzić. Jakbyśmy mieli chyba po jeszcze dwa razy więcej prestiżu, to by się zgodził. A se tak róbmy ciągle, pyk. Masz się zgodzić. Można w ogóle z nim nie będę zaproponowywał sojuszu, bez przesady. Bardziej chciałbym sobie zaproponować sojusz, nie wiem. Może z Węgrami? Z Królestwem Węgier, by było fajnie mieć sojusz. Pyk. Jest sojusz? Panie Salamon odrzuca propozycję. Okej, nie lubię cię, ale bardzo bym chciał z Polską mieć sojusz. Odrzuca. Jeszcze raz. Może się uda. Jeszcze raz odrzucił. Do trzech razy sztuka. O! Wiedziałem. Połock się bije z plemiem Litwą i ziemiami Żmudzi. Co on ma? Władca Autoszota, Żmudzia i Sudowia. Połock ma... Jest na się potężniejszy. Więc... Papa Awilider, ci Litwini. Tylko, że Sudowie nie będę miał. Ale za to będę miał Galintię i Nadrowie, nie? I tutaj już tereny bardziej.
Już się trochę zagadałem, a mamy już dosyć pokaźną sumkę do wydania. Fajnie się nawet tutaj gra tym księstwem Halicz. Całkiem ciekawy. Ciekawa propozycja. Dla początkujących w tej grze chyba najlepsza pozycja. Po prostu musicie szybko opanować. Po prostu od razu atakować, nawet nie myśleć o tym. Dlaczego ta Rostisława, jak ma drugie dziecko, to zawsze urodzi martwe? Kobieto, co z tobą nie tak? Twój mordomus uważa, że jego osiągnięcia i zdolności powinny zostać nagrodzone. Okej, możemy ją nagrodzić. Większa wierność, prestiż się zwiększy, ilość złota się też zwiększy. A ja bym nie chciał ją stracić, więc wygana gruź gosowicie. Żeby wiedziała, że dbamy, żeby cały świat wiedział, że dbamy o swoich dworzan. Ta Rostisława ma 20 lat i nic mi jeszcze fajnego nie zrobiła. Może ją zabić? Nawet nie mogę jej zabić. Złoto. O. Widzicie? Tak się działa na kobiety. Mówisz, że ją zabijesz, że jeśli ci nie urodzi dziecka ani albo dziedzica, to ją zabijesz. I tak to działa. W przypadku Henryka VIII to podziałało, tylko w przeciwną stronę. 7 żon nie żyło. A w końcu jedna mu urodziła syna, ale Kalekę. No i porządził sobie ze 2. Może rok chyba porządził. Później była Maria, zwana Krwawą, która wymordowała wszystkich. Wszystkich innych wiary tam. Protestantów. Właśnie to są nazwy. Nazywają się Anglikanami, ale tak ogólnie protestantami ich nazywali wtedy. Później chyba panowała Elżbieta II. I po jej śmierci zapanował Jakub Stuart, który zjednoczył Królestwo Szkocji z Królestwem Anglii. Właściwie wtedy to było Królestwo Anglii, Walii. Później zostało Królestwo Szkocji, Anglii, Walii, Irlandii. I później to zmienili na Król chyba Wielkiej Brytanii, Irlandii. Później nazwali to Zjednoczone Królestwo i tak dalej. Teraz już nie ma Irlandii całej, tylko Irlandia Północna. Chyba tam od XIX wieku już Irlandia, cała Irlandia nie jest pod panowaniem Wielkiej Brytanii. Mam już 132 na swojej sakiewce. Poczekaj na... Oh my god. Dobrze, gospodarka dwupolową mamy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Już zobaczcie, jakie mamy dochody. 7 dochodu. Jak nam skoczyły? Znaczy nie skoczyły nam tak za dużo. W przypadku hrabstwa jest jeszcze lepiej, ale zawsze coś, nie? Drewniane pługi nauczmy się robić. Nauczmy się tam karczować ziemię, żeby była jeszcze bardziej żyzna. Suchy, natrętny kaszel. A to mnie nie obchodzi. Boskin ma stres. To jest straszne. Ma zapalenie płuc i jeszcze jest w stresującej sytuacji, że jest taka marna. Dyplomacja, intrygi, 1-1. To jest po prostu... cudowne. Nie wiem, co ona będzie miała za życia. O. Wow, Maria, ty jesteś nawet całkiem. Już masz 4... I wszystkie córki. Po prostu piękne. Mam nadzieję, że nie dasz mi znowu córki, bo będziemy się gniewać. Rostisławo, kochana. Bo będziemy się gniewać. No to... skończę odcinek wtedy, kiedy Rostisława w końcu urodzi. Jak urodzi, to kończę odcinek. I w następnym odcinku mam nadzieję, że... okej, przemyślę na dynieśnictwo, więc w Haliczu zróbmy sobie tartak. Wydajmy trochę pieniędzy. I dostaliśmy Bolesławę. Znowu córkę. Bardzo źle. Nie będziemy mieć później jakiegoś dziedzica do tronu. Ten Rurikowicz ciągle się tutaj ładnie stawia opór, nawet go nie atakują, dosyć... A nawet zawarł pokój z nimi, a to cwany szczeniak.
Ten ma 12 lat i się boi 7-latka. Piękne. No to żegnam was i jeszcze tak na ostatku napiszcie, czy dać tą kamerkę, czy nie. Bajo. Cześć.